Co to jest ten shopping haul, czy hall, czy jak to się mówi? O co tu w ogóle chodzi? To słowo na literę H, które czasami pojawia się w filmach na YouTubie dotyczących zakupów, czyli shopping, tak mówią Brytyjczycy, Amerykanie, shopping, zapisujemy h-a-u-l. Brytyjczycy wymówią je jako haul, a Amerykanie haul. To brytyjskie u to jest tak naprawdę o, które jest trochę podobne do u, haul, ale nadal jest to o. No i teraz, właściwym znaczeniem tego słowa, które jest czasownikiem, to ciągnąć. Może Wam się to skojarzyć również z holowaniem albo rzeczownikiem haul, bo właśnie holować pochodzi od tego i tutaj będzie mowa o holowaniu łodzi. Where would you even take a boat? All the way down to Elephant Butte? Or Caballo. It's beautiful down there. You could even leave it at the lake if you don't want to haul it every time. We're not buying a boat. Ten czasownik pojawia się też w fajnym potocznym wyrażeniu, które tłumaczymy jako brać nogi za pas albo brać dupę w troki. I nawet pojawi się tu słowo dupa, czyli ass. Haul ass to tak jakby holować dupę, czyli brać nogi za pas. I'm gonna break into this minivan, put it in neutral. You guys push it forward so Ross can drive out of the spot, okay? All right, here we go. Haul albo haul to też jest dystans potrzebny do transportu czegoś. I tak na przykład mamy short haul i long haul flights, czyli loty krótko i długodystansowe. Tu w tej scenie pojawi nam się a long haul trucker, czyli kierowca tira, który jeździ na długich dystansach. I always thought it'd be cool to be a long haul trucker. You want to be a long haul trucker with a family? No, the family would be in Montana or Mars Landing, you know, if the government finally steps up. Where is Mars Landing? Where's Mars Landing? It's in Mars. It's the American capital of Mars. Czasem przenośnie można słowa haul użyć nie tylko jeśli mowa o odległości fizycznej, ale również o odległości w czasie, czyli o długim terminie. The long haul to jest długi czas, albo długi termin, albo długoterminowy. I'm not kidding. I mean, I need you to take care of yourself. What would we do if something happened to you? Okay, easy. Trust me, I'm around for the long haul. It's not really your choice though, is it? Death waits for no man. Co to ma wspólnego z zakupami? Jeżeli haul znaczy ciągnąć, no to to mogą być te wszystkie rzeczy, które udało nam się za sobą ciągnąć. Są to więc zdobycze albo łup. Nawet dosłownie, kiedy napadamy na jakąś wioskę i udaje nam się wszystkich ograbić. Nie polecam tego w razie czego, ale niektórzy tak robią. I wszystko to, co zdobędą, to jest właśnie ten haul. A więc shopping haul to tak naprawdę łup zakupowy. So all of this was quite spontaneous and I did not plan on doing another shopping haul. So this will be my last shopping spree for a while. Tu mieliśmy wymowę brytyjską, haul, a teraz to samo wyrażenie w wersji amerykańskiej. Proszę bardzo. If you've ever seen a shopping haul or unboxing video, you know that America loves to shop. Ten wyraz wymawia się dokładnie tak samo, jak ten zapisywany h a l l, który po polsku też czasami tłumaczymy jako haul i nawet tak go zapisujemy i tak go też czytamy. Niektórzy czytają hal, spotkałam się z tym kilka razy w życiu i zawsze mnie to dziwi, no ale to, że ja mówię inaczej, nie znaczy, że hal jest źle. W każdym razie słowo haul angielskie może też oznaczać właśnie sień, korytarz, przedpokój, hall, czyli duże pomieszczenie zaraz za wejściem do budynku, albo może to być też hala czy sala, np. koncertowa czy sportowa. Concert hall, powie Brytyjczyk, albo sports hall, albo music hall. Georgie, this is a nursery. Let me remind you, not a music hall. Can we have another box? Tu usłyszymy to słowo w wersji amerykańskiej, hall, i tu będzie oznaczało właśnie korytarz. Amerykanie mówią albo hall, albo hallway. Oh my god, this doesn't count. Okay, the interview was over. That was the real Chandler Bing in there. This is just some crazy guy out in the hall. Call security, there's a crazy guy out in the hall. Po brytyjsku słowo halls może też oznaczać akademik albo bursę, a Amerykanie raczej powiedzą residence hall. Zapytacie, co w takim razie ze słowem, które zapisujemy w hole i znaczy cały.
całe. To już czytamy inaczej. Brytyjczyk powie whole i tak usłyszymy to tutaj. And the days immediately after the interview, I felt like the whole world was on my side. But then the wind changed. A Amerykanin wymówi słowo cały jako whole przez o. Czyli pojawi tam się ten sam dźwięk, który mamy w słowie Poland. Brytyjczyk powie Poland, Amerykanin Poland. A to był pierwszy odcinek Po cudzemu. Link do niego znajdziecie w opisie. Hold up your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Yeah. Dokładnie tak samo jak słowo cały, wymówimy po angielsku słowo dziura, które zapisujemy hole. Po brytyjsku hole, po amerykańsku hole. Tu wersja brytyjska. Someone took her away from me. And seven kingdoms couldn't fill the hole she left behind. Została nam jeszcze wersja amerykańska, zaraz ją usłyszycie. I na pewno chcecie zadać pytanie, jak w takim razie powiemy cała dziura? Czy to będzie the whole hole? Tak, właśnie tak. The whole hole. Fajne, nie? Okay, okay. What gets bigger the more you take away? A hole. A hole! Brilliant, brilliant! Jeszcze mamy jedno słowo, na które jak spojrzycie, to aż może was kusić, żeby je też wymówić albo jako hole, albo jako hole. Ale nie. Mimo, że zapisujemy je h-o-w-l-y, czyli no tak wydawałoby się, że ma to sens. Jednak wymawiamy to słowo tak, żeby się rymowało z sową, czyli owl, więc będzie to howl i znaczy wyć. Tak jak na przykład wyje wilk i tu zresztą nawet usłyszymy wycie wilczka. Chin up, little one. We'll make you a fine wolf yet. What about me? Am I gonna be a fine wolf? Look at me howl. Gdybyście mieli ochotę na shopping haul, to zachęcam do kupienia moich książek, ponieważ właśnie trwa okres premierowy mojej nowej książki. Jest to książka dla dzieci, Rozkminki Inki. Kupicie ją na stronie inkaalt.pl i przy tej okazji są też zniżki na moje pozostałe tytuły. Najbardziej opłaca się kupić cały pakiet, czyli wszystkie trzy moje papierowe książki i jeden audiobook. Wtedy jest największa oszczędność. A tak wygląda moja nowa książka. Jest w twardej oprawie. I pięknie pachnie. Wejdź na inkaalt.pl i kup. Podsumowując, mamy po angielsku kilka słów podobnych do siebie, zaczynających się na literę H. Jednym z nich jest haul, tak powie Brytyjczyk, Amerykanin haul i oznacza ciągnąć, holować, haul, albo na przykład zdobycze czy łup. I to właśnie słowo występuje w wyrażeniu shopping haul, czyli tak jakby zdobycze albo łup zakupowy. Tak samo czytamy słowo, które oznacza hall lub korytarz. Po brytyjsku hall, po amerykańsku hall. Inaczej zaś czytamy słowo, które znaczy cały. Po brytyjsku hole, po amerykańsku hole. Tak też czytamy dziurę. Po brytyjsku hole, po amerykańsku hole. A jeszcze inaczej czytamy słowo, które znaczy wyć. Howl. I po brytyjsku, i po amerykańsku. Mam nadzieję, że pomogłam. Jestem dziś w nowym miejscu. Bardzo dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i życzenia, by się wszystko udało. Przeprowadzka poszła sprawnie. Trudno w to uwierzyć, ale tak było. Dzięki, jest dobrze.